Wszystkiego dobrego. Podziękować za wspólną grę przez tyle lat, bo gra z nami już lat prawie 20. Tyle ma już sobotnie. No i chcemy życzyć mu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w życiu osobistym, też wszystkiego dobrego. I żeby grał z nami jeszcze bardzo długo. Tego życzymy Jarkowi. Kiedy nie świętować, jak nie w sobotę? Sobotnie Towarzystwo Bóg świętuje, tak, uroczystość swoją, ale jakby Pan jest głównym bohaterem. 50-lecie urodzin, czy takiej jubileusz, ale też sporo tych lat spędził Pan z przyjaciółmi na boisku. Może pewnie nie z wszystkimi, bo są tutaj młodsi, ale jest grupa, z którymi gra Pan długo. No, gram bardzo długo. Praktycznie od trąbkarza. W Patrii tak zaczynałem i skończyłem na piłce halowej. Mhm. Znaczy się, no jeszcze nie skończyłem, jeszcze gram, nie? Tak, bo forma... Ale gram tylko dla siebie, czyli rekreacyjnie. Przeszedł Pan wszystkie szczeble, że tak powiem, kariery tej wiekowej, czyli także w seniorach Pan grał, ta kariera gdzieś tam w Buku toczyła? Tak, w Buku. Trąbkarze, juniorzy, seniorzy. No nigdy nie tak. Zmieniał Pan barw klubowych? Raz zmieniłem. Raz grałem w Warcie Poznań, ale to było pół roku bodajże. To było za czasów, trenerem był Komasa. W tym okresie trzecia liga to była wówczas. I tak później wróciłem z powrotem do Patrii. Pół roku, długo nie grałem. A później powstało to Sobotnie Towarzystwo, tak? Bo Sobotnie Towarzystwo jako zespół, jako team, jako ta drużyna, którą oglądamy, też ma jakąś swoją historię. Sobotnie Towarzystwo powstało w momencie oddania hali sportowej w Buku. Tej nowej, pięknej, ładnej, jednej z najlepszych, Nowe Czasy. No, wówczas była ładna. No i od tego czasu tak się kręci. No to już 20 lat bodajże. Grał Pan zawsze na jednej pozycji też, czy różnie się zdarzało w zależności od potrzeb trenerskich? Znaczy się, przeważnie to grałem na defensywnego pomocnika. Coś z tamtych czasów, w sensie takiej pozycji na boisku, pozycji wśród kolegów tutaj, w tym zespole także jest? Pełni Pan właśnie rolę bardziej kreatora gry ofensywnej czy defensywie? Teraz to jest bardziej taka rekreacja. Nie tak, ma takiej pozycji, tak? Nie ma takiej pozycji, to zależy jak się tak poukładamy, jacy koledzy przychodzą, bo to jest różnie, nie? Się zmienia. Raz jest dużo osób, raz mało. Ale pewien trzon drużyny jest, tak? Pan jest tym trzonem, tak? Bo od iluś tam lat jest Pan w tej drużynie, teraz Pan jest, no i jeszcze chyba Pan trochę będzie. Znaczy się, ja już się zażegnywałem, że nie będę jeździł tutaj na ten turniej, ale tak nie wyłapują. Ale poknął Pan bakcyla. Znaczy się, nie tyle, że puknąłem bakcyla, ale tak koledzy mnie namawiają. Bodajże w połowie meczów brałem udział. Mniej więcej, no. Bym musiał policzyć. Forma dobra, tak? Zdrowie dopisuje, jest okej. Okay. Przez piłkę, dobra. Przez sport. Przez piłkę, tak mi się wydaje. Długo będzie ten zespół istniał? No, zespół może istnieć do końca świata, jeden dzień dłużej. Tak. Ale Pan zakłada jakąś datę końcową, w sensie, nie wiem, 10 lat? Nie zakładam. Dopóki zdrowie pozwoli. Tak. Jak będę mógł, długo tak będę grał.